Zanim przejdziemy do meczu, jeszcze pozwolę sobie ustawić dobrze dźwięk, ale chyba się zapisał. Tak, wszystko jest ok. I oczywiście bez żadnego przedłużania zaczynamy drugą kolejkę. Za chwilę rozpoczniemy kolejne spotkanie. Pierwsze spotkanie drugiej kolejki, w którym zmierzy się Albania z reprezentacją. No nie wiem, zaraz dojdziemy do tego, zapomniałem. I Volksparkstadion w Hamburgu. Witam serdecznie. W dzisiejszym meczu zmierzy się Chorwacja z Albanią. Rozpoczynamy drugą kolejkę Euro 2024 i tutaj zaczynamy od grupy B, nie? Grupy... Chyba grupy B, tak, grupy B. I zobaczymy, jak dzisiaj sprzeciw Albanii ostatnio 3-0 Włosi pokonali, jeśli chodzi o rzeczywisty mecz, to no 3-1, 2-1. A na tym samym stadionie dzisiaj też się odgrywa mecz Polska-Holandia, Volksparkstadion w Hamburgu. Z góry przepraszam za hałas konsoli, tylko mam nadzieję, że nie dojdzie do incydentu, jaki stał się ostatnio. Kto widział na relacji, ten wie. Skład Chorwacji 4-3-3, w bramce Dominik Livakovic, obrona Sosa, Gvardiol, Sutalo, Stanisic, pomoc Kovacic, Brozovic, Modric. A jeśli chodzi o atak, to skrzydła Perisic, Majer i w ataku, w środek ataku to Kramaric. Skład reprezentacji Albanii to w bramce Berisha, w obronie Mita i Smaili Dzimici, Hyszaj, pomocy Ramadani Aslani, kolejna linia Seferi, Bajrami Asani i za atak uzupełnia Broja. Niepokoi mnie ten hałas, bo wczoraj doszło do takiego incydentu, że montowałem sobie film, dodałem przejście i konsola wystrzeliła. To znaczy, wydała z siebie tak głośny dźwięk wentylatorów i następnie się wyłączyła. Plik na szczęście się nie uszkodził, a ja byłem w stanie dograć to spotkanie, w sensie zapisać, wyeksportować, wyrenderować i wrzucić dla Was ten film, ale no, sytuacja była stresowa, kto widział na relacji na Instagramie, ten wie. Asani, teraz trochę ciszej jest, nie wiem dlaczego przy hymnach było głośniej, ale prawdopodobnie chyba to czas kupić PS5. Ramadani. Broja broni to Livakovic. Ostatnio Albania 3-0, jeśli chodzi o rzeczywistość 2-1. No Albania przegrywa z Włochami i walczy jeszcze o punkty z Chorwacją, walczy jeszcze o punkty z Hiszpanią, ale tu już będzie ciężej. Albania awansowała z pierwszego miejsca, gdzie miała Polskę, jeśli chodzi o eliminację, Polskę, Czechy, Mołdawię, Wyspy Owcze. Grupa chyba dla nich najłatwiejsza, chociaż wydawać by się mogło, że Polska mogłaby im zagrozić, chociażby patrząc na to, jak zagrała Polska w eliminacjach do Mundialu 2022 w Katarze, kiedy to z Albańczykami dwukrotnie wygrywaliśmy, tak w eliminacjach do Euro, jedna przegrana, jedna wygrana. Na Narodowym się udało, w Tiranie się nie udało. I Albania kończyła to eliminację na pierwszym miejscu, co było dużym zaskoczeniem, nawet Czesi gorzej zagrali. Czesi równie awansowali, bo Czesi awansowali z drugiego miejsca, ale no, ciekawie się zadziało, a Polska musiała grać w barażach. Nikt się nie spodziewał, że Polska przegra z Albanią, niewiele się może powiedzieć, ale jednak z działania Fernando Santosza
a raczej ich brak, zaowocowały tym, że te eliminacje były dla nas nieudane. Dopiero teraz Probierz odbudowuje tę kadrę. Jak dzisiaj, jeśli się patrzy na to, że dzisiaj mamy mecz Polska-Holandia. O Boże, to będzie dzisiaj taki stres, że nikt sobie nie jest w stanie tego wyprowadzić, tylko w kibice. Prawdopodobnie zrozumieją kibice reprezentacji Polski, jaki to jest stres. Najcięższy mecz nie powiedziałbym, jeszcze ciężej z Francją, ale w tej grupie nie ma słabych drużyn. W sensie Albania nie ma ciężkiej grupy, ale jeśli chodzi o nas, to my przez to, jak się rozstawiliśmy w koszykach, przez to, że wyszliśmy z baraży, no to tak jakoś tak wyszło, że my trafiliśmy chyba najgorzej. I Holandia to nie jest słaby rywal. Z Holandią będzie bardzo ciężko i obawiam się, że skończy się tak jak zawsze, chociażby, że też ta presja wielkich turniejów wpływa na reprezentację Polski. Coś, czego nie było widać na Euro 2016. Uwaga, okazja Mitaja, nie ma gola. Coś, czego nie było widać na Euro 2016. Widać było, że Polacy pewnie mecz Albania-Chorwacja, ja mówię o Polsce, ale to w nawiązaniu do tego, że Polacy przegrali właściwie z Albanią i sobie analizujemy, czy to faktycznie Albanii zasługi, czy po prostu Polska była słaba, Brozowicz. Na Euro było widać tą wolę ducha walki, zero presji, zero jakiegoś takiego spięcia. Polacy grali piłkę, grali swoje i chyba zasłużenie dotarli do tego ćwierćfinału. Brozowicz, by nic nie udało się na razie, będzie rzut rożny. No i gdzieś tam to wszystko, jeśli chodzi o reprezentację Polski, pomimo pomniejszych przegranych, funkcjonowało. Funkcjonowało, jeśli chodzi o eliminację do mundialu w Rosji. Mundial w Rosji wszystko zweryfikował, a już zaczęło to się dziać praktycznie, jak wiele osób wskazuje, na meczu z reprezentacją Danii, kiedy to przegraliśmy 4-0, gdzie ta Dania rozczytała naszą taktykę, my straciliśmy tą pewność. I tak dochodząc do tego, później ciągłe zmiany trenerów też bardzo wpłynęły na mental drużyny. Nie ma co się dziwić, że Albania 2-0 z Polakami zwyciężyła. Mieli łatwy mecz. Tylko czy to znaczy, że Albania jest dobra? Kramaric, gol! Na pewno tego nie pokazuje dzisiejsze spotkanie. Na razie 1-0, Chorwacja, Albania. Na razie Chorwacja prowadzi po golu Andre Kramaricia. Świetna bramka. I tutaj nie ma co dużo mówić. Obejmują prowadzenie i zdobywają w końcu punkt. Był chyba remis z Hiszpanią. Wznawia Albania, Ramadani, Bajrami, Hiszaj, Aslani, Bajrami, Mbroja, Szutalo, Kovacic, Kramaric, Luka Modric, Ismaili, Seferi, Bajrami. Próba zagrania dla Saniego. Albańczycy będą walczyć o wyrównanie. Czy to się uda? Czy to się uda? Zobaczymy. Kovacic, Ivan Perisic, Sosa. Ostatnie sekundy. Jeszcze Modric, Berisha. Jeszcze rzut rożny. Asani. Przepraszam, Modric. I broni to Berisha. Tym akcentem kończymy na spokojnie pierwszą połowę spotkania. Wznawiają Chorwaci. Prowadzą aktualnie 1-0. Mateo Kovacic. Josip Gvardiol. Marcelo Brozovic. Szybko Albania tę piłkę przejmuje. Aslani do Broi. Broja niestety nie zdołał tej piłki przyjąć. A teraz akcja dla Chorwatów. Stanisic. Luka Modric. Piłka mu ucieka i mamy out dla Albanii. Jeszcze gdzieś tam w głowie mam tą Holandię, bo dzisiaj 15 godzina mecz. Oj, obyśmy kończyli ten mecz w jak najlepszych nastrojach. Ale będzie ciężko. Bajrami. Ramadani. Miejsce Perisicia przed Pastalić, a teraz Nedim Bajrami. Bajrami szuka miejsca do oddania strzału. On cały czas się przy tej piłce utrzymuje. Znalazł Seferiego. Seferi, ależ niesamowicie świetnie znalazł się tutaj na dobrej pozycji. Livakovic to obronił. Miejsce Bajramiego, który przed chwilą świetną akcję zaliczył. Młodzi Laci.
i Seferi z rzutu rożnego. Asani, broja, ależ to zablokowali Chorwaci. Aslani, kolejna próba też zablokowana. A teraz Chorwaci z kontratakiem. Luka Modric, podanie od Kovacicia. Ten zagrywa do Kramaricia. Już przy nim Mitaj. Troszeczkę sobie miejsca znalazł Kramaric, znalazł Modricia. I zagranie piętką do Kovacicia. Berisha. Berisha, kolejna interwencja. On tutaj się musi natrudzić chyba bardziej niż Livakovic, chociaż bardzo spektakularną bronię zaliczył Livakovic. Wchodzi teraz zawodnik Legii Warszawa. Były zawodnik już teraz Legii Warszawa chyba. Ernest Mucci w miejsce Asaniego. Yassira Asaniego. Zobaczymy. Aslani. Kovacic. Mateo Kovacic. Mrozovic. Josip Stanisic. Marcelo Brozovic. Grają między sobą. Majer. Brozovic. Majer. Zablokowany ten strzał, a teraz kontratak będą rozgrywać się Albańczycy. Czy to im się uda? Aslani znajduje Mucciego. Mucci. Mucci znajduje troszkę sobie wolnego miejsca teraz na skrzydle. Ernest Mucci znajduje broję. Broja. Broja znowu Mucci. Mucci. Mucci naciskany przez Guardiola. Mucci uwalnia się teraz z tej opresji. Ramadani. Ramadani, strzał z dystansu. Kolejny zablokowany strzał. Jeśli chodzi o Chorwatów, to poważnie te strzały Albańczyków blokują. Nie dają im oddać celnego strzału na bramkę. Stanisic. Stanisic się znajduje Pasalicia. Nie ma bramki. I kolejna zmiana w drużynie Chorwacji tym razem. Za Stanisicia wchodzi Josip Juranović. I wznowi z bramki Berisha. Hyszaj. Ramadani. Laci. Christian Aslani. Podanie do Mucciego. Mucci znajduje sobie miejsce. Znajduje teraz broję. Broja. Niesamowicie teraz ponownie Dominik Livakovic. Albańczycy tutaj szukają pomysłu na strzelenie wyrównującej bramki. Z miejsca Ramadaniego wchodzi Baliu. I z rzutu rożnego. Seferi po raz kolejny. Kolejny korner dla Albańczyków. Mucci! Miał problemy z obroną tego Livakovic. Piłki nie złapał, a więc w konsekwencji tego mamy rzut rożny. Kolejny. Ponownie Seferi. Kolejny raz wykonuje ten korner. Seferi, Baliu, Baliu, Baliu i Smiley, gol! Gol, gol! Niesamowite! Albańczycy długo starali się wyrównać. I to jest to zwieńczenie tych starań. I Smiley strzela wyrównującą bramkę na 1-1. Właśnie za to kochamy Mistrzostwa Europy, za tą nieprzewidywalność. Chociaż, jak mówiłem, Albańczycy nie wychodzą w roli faworyta, chociaż długo przegrywali. Zdobywają bramkę na wyrównanie. I mogą się z tego cieszyć. Wznawia Chorwacja po straconej bramce. Mateo Kovacic. Szutalo. Modric. Luka Modric. Mija jednego z zawodników. Podanie do Brozovicia. Kovacic. Pasalić na skrzydło, ale jest tam naciskany przez Hyszaja i przez innych obrońców albańskich. Sosa też szuka sobie wolnego miejsca. Tutaj znajduje Pasalicia, ale piłkę tracą. Aslani zagrywa do Hyszaja i ten na wahadle będzie to rozgrywał. Seferi. Seferi. Próbował znaleźć broję, ale zdążył do tej piłki Brozovic. Brozovic. Modric. Znowu. Znowu Albania. Dzimici. Aslani. Broja. Broja. Mucci. Jest tam Laci, jest tam Mitaj. Mitaj skrzydłem. Próbował zagrać do Mucciego, ale mamy rzut rożny. Ale mógł to zrobić inaczej, mógł się kiwnąć. W miejsce Luki Modricia wchodzi Rocco Banturina. Modric, kluczowy zawodnik. Dużo włożył teraz dla tej drużyny w tych mistrzostwach. Ale na razie będzie kolejny remis. Pamiętajmy, że w symulacji, bo w rzeczywistości mamy na razie przegraną Chorwacji. Dominik Livakovic i chyba takim wynikiem się skończy. Takim wynikiem się skończy ten mecz. Mateo Kovacic.
Ernest, słyszaj, chyba że Albania zrobi coś niespodziewanego. Seferi. Ostatnia minuta. Broja. Broja utrzymuje się przy piłce. Broja strzela! Jeszcze Livakovic. Jeszcze to jest nie koniec. Mamy rzut roczny. Jim City, chciałem powiedzieć. Broja! Za lekko i broni to Livakovic, a tym akcentem kończymy to spotkanie. No niesamowite emocje, chociaż to symulacja, ale... Bardzo ciekawie się, bardzo wiele się tutaj wydarzyło. Niespodziewana bramka Ismailego. Dziękuję za uwagę.